Przy placu Grzybowskim 12 przez 16 w Warszawie powstanie nowa siedziba Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Projekt zrealizowany zostanie przez firmę Gelamco, wybranego przez TSKŻ inwestora strategicznego, który obecnie jest właścicielem nieruchomości. W ramach realizacji projektu ma powstać nowa siedziba dla TSKŻ, w tym między innymi także dla Teatru Żydowskiego i Centrum Edukacji Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Nowa siedziba TSKŻ będzie mieć około 6,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Dodatkowo na pozostałej części działki powstanie także niezależny budynek biurowo-usługowy. W świetle zawartego porozumienia TSKŻ pokryje koszt budowy nowej siedziby dla siebie i Teatru Żydowskiego. Kwota, za jaką budynek zostanie wzniesiony, to 56 milionów złotych. Ponadto Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce postanowiło dodatkowo przeznaczyć kwotę 13 milionów złotych na wyposażenie teatru, obejmujące między innymi nowoczesne rozwiązania akustyczne i oświetleniowe, technikę sceniczną oraz wyposażenie widowni. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce jest największą organizacją żydowską w kraju. Celem towarzystwa jest zabieganie o pamięć przodków oraz dbanie o rozwój kultury żydowskiej w Polsce. Organizacja istnieje od 1950 roku i posiada 16 oddziałów na terenie całej Polski. Towarzystwo jest członkiem Europejskiego i Światowego Kongresu Żydów, a także od 2013 roku Israeli Jewish Congress. Przedstawiciel TSKŻ jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Więcej informacji na stronie www.tskz.pl.